Tak, w pierwszej kolejności na pewno chciałbym pogratulować Puszczy tego, że dotarła do ćwierćfinału, drużyna z charakterem. Druga sprawa, oczywiście widzieliśmy, że to będzie pojedynek, w którym oprócz tych wrażeń artystycznych, czyli naszej gry szybkiej, która będzie tutaj no, mocno ograniczona przez boisko, bo nie ma co ukrywać, boisko nie było dzisiaj na pewno naszym sprzymierzeńczym. Oczywiście podobnie mówię w stosunku do gospodarzy, natomiast no my zdecydowanie lepiej czujemy się w warunkach optymalnych, kiedy jest płyta równa. Tu wiedzieliśmy po pierwsze o silnych stronach Puszczy, jaką są stałe fragmenty gry i to się sprawdziło. Wiedzieliśmy, że każdy faul czy każda piłka tutaj z autu będzie rzucana w pole karne. Dobrze wybroniliśmy się. Na pewno każdy tutaj zostawił z moich piłkarzy sporo zdrowia, realizował skrupulatnie te założenia taktyczne, także cieszymy się dzisiaj ze zwycięstwa. Ta wola walki, charakter zespołu był dzisiaj bardzo istotny, bo wiadomo, że spotykają się dwa zespoły z różnych klas rozgrywkowych, to często jest tak, że ten z wyższych po prostu lekceważy, może nie lekceważy rywala, ale w podświadomie gdzieś czuje się na tym boisku od razu zwycięzcą. My tak się na pewno tu przyjeżdżając nie czuliśmy i tak jak mówię, tą ciężką walką, charakterem, sposobem, dobrą też organizacją gry potrafiliśmy odnieść bardzo ważne i cenne dla nas zwycięstwo. Ogromnie się cieszymy, że będziemy w półfinale grali. Zobaczymy, kogo los oczywiście przydzieli. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla moich piłkarzy za ten pojedynek. Dziękuję bardzo. Znaczy ja bym chciał zagrać u siebie, czyli chciałbym zagrać na drużynę Ekstraklasa, ale u siebie. Najlepiej by to było, bo wiemy doskonale, jak zobaczymy w terminarz, że bardzo ważnym jest to, żebyśmy nie podróżowali. No zawsze te podróże mimo wszystko powodują, jeżeli chodzi o taki aspekt regeneracji, jakby może nie duży problem, ale jest ona utrudniona. Dzisiaj cieszę się, że mecz był o 16, bo będziemy o wiele wcześniej u siebie w Legnicy. Jutro od rana oczywiście musimy być gotowi na następny pojedynek. Także mówię, zespół z Ekstraklasy, nie wiem na kogo, a ja już się nie zastanawiam. Jutro na pewno, znając tutaj jak był rytuał, wspólnie obejrzymy z całym zespołem, wrzucimy po 10 zł do puszki i wytypujemy rywala, kto wygra, ten na koniec ufunduje jakąś nagrodę dla zespołu. Tak, jestem zadowolony, bo każdy z nich, tak jak powiedziałem, tu bierzmy pod uwagę warunki, w których graliśmy, mimo wszystko, nie umniejszając absolutnie, mamy taką pogodę, no, taki jest urok w tej chwili tych boisk, one nie są zazielenione, one nie są równe i w związku z czym, tak jak mówię, oceniam mimo wszystko bardzo wysoko wszystkich piłkarzy, którzy w tych warunkach potrafili dobrze funkcjonować jako zespół. Nie, no to uważam, że no bez przesady. No nie była to sytuacja, powiedzmy tak, żebyśmy mieli jasność. Sytuacja, w której kara się zawodnika drugą żółtą kartką musi być oczywista. Tam taka uważam, że nie była po przeanalizowaniu wszystkiego, jeżeli już jesteśmy obiektywni. I to mówię ze szczerością, jestem przekonany co do tego, co ja mówię. Także no byłoby wielce niesprawiedliwe, gdyby oczywiście Mateusz dostał tą drugą żółtą kartkę. Jeszcze raz powtarzam, to musi być oczywisty faul. I do końca Mateusz wywiązał się z zadania, mimo że grał jako środkowy obrońca z balastem tej żółtej kartki, to nie tyle dotrwał, co czym dalej w mecz, to lepiej też sobie radził. Pamiętajmy, że to jest po dłuższej przerwie, po kontuzji też występ tego chłopaka, także tutaj oceniam też bardzo wysoko, jeżeli chodzi o jego występ, bo poprzeczkę dzisiaj miał też podniesioną dość sporą. Ranga spotkania, jeszcze raz powtarzam, nie czarujmy się. No wczoraj widzieliście jedną z sensacji, ale tak naprawdę te sensacje się zdarzają. To jest Puchar Polski, są piękne rozgrywki, o których zawsze się każdy mówi, że ci najmniejsi potrafią dojść do siebie dość wysoko. Ja pamiętam moje Wigry, które jeszcze mówię moje, bo prowadziłem wtedy i dużym sentymentem ten klub darzę, to pamiętam, jak w półfinale stoczyliśmy heroiczny bój z Arką Gdynia. Wtedy nam nie udało się dostać do finału. Dzisiaj
Jesteśmy w półfinale, zobaczymy. Jeden pojedynek rozstrzygnie, jak to będzie na Narodowym.